Witam kochani, witam bardzo serdecznie do czytania na 26 października 2020. Czytanie z kart anielskich. Kochani, 2 i 6, 2, o, może trzeba podjąć decyzję, wybór jakiś. 6, harmonia, balans, spokój wewnętrzny i razem jako ósemka, karma bądź sukces. Może być jedno i drugie. Ja myślę, że karma, która odcięcie się od niej prowadzi do sukcesu. No i zakończymy czytanie. Oczywiście żartuję, ale na tym już można było zakończyć, bo to jest bardzo prosta nowina. Tu nawet nie trzeba długo mówić. Otóż pierwsza wiadomość pokazuje związek z przeszłego życia bądź z przeszłości. To jest sprawa karmiczna, ok? To jest silne połączenie duchowe, właśnie takie soulmate, gdzie spotykamy się, żeby się czegoś nauczyć. Jedno od drugiego na oku. Jedno się uczy i drugie się uczy. To już sobie zaplanowaliśmy, zanim przyszliśmy na ten świat. A więc może tak być, że ktoś do ciebie wraca z przeszłości, teraz, żeby się pogodzić, żeby sobie wyjaśnić, albo żeby być razem, może nawet zaproponować zaręczyny, ślub. Nigdy nie wiadomo, co będzie. Ale gdzieś ktoś się pojawia i naprawdę trudno będzie się tutaj obronić. Ale to ja widzę jako test. Czy dasz się wkręcić w to koło karmiczne i znowu będziesz z tą osobą na kolejne 9 lat? Jak to brzmi dla ciebie? Dobrze? Przyjemnie? Czy wspominasz tylko dobre czasy? A może warto sobie przypomnieć te nie za dobre czasy? Teraz może tak być, że właśnie ktoś wraca, zrozumiał czy zrozumiała swoje błędy, przeprasza, ktoś zrozumiał, że nie ma lepszej osoby od nas i chce z nami być, albo my chcemy z tym kimś być, bo mamy duchowe połączenie, bo rozumiemy, że to były lekcje. Zrozumieliśmy, nauczyliśmy się tych lekcji, ten egzamin zdaliśmy i teraz chcemy być ze sobą. Czy tak, czy inaczej, czy jest to pierwsza wersja, czy druga, coś się zdecydowanie zmienia. Żegnamy stare, witamy nowe. Czyli znowu cykl jakiś się kończy. Coś zamykamy. Bycia wolnymi. Teraz jesteśmy z tym kimś. Bycia kompletnie spokojnymi, opanowanymi. A teraz będziemy się denerwować. Bo to wkręcenie to karmiczne połączenie wcale nie jest najlepszym wyjściem. Może jest związana z tym przeprowadzka. Może zaręczyny. Wprowadziny. Zależy. To jest znowu sprawa bardzo indywidualna. Ale coś się zamyka, żeby coś nowego się otworzyło. Słyszę dla niektórych nowe lekcje. Nowe lekcje, których wypadałoby się nauczyć, ale jest i w tym dużo pasji. Uj, gorąco, kochani, gorąco. No i moglibyście rozmawiać dniami i nocami. Jak spotkacie kogoś takiego, kogo może spotykacie po raz pierwszy i na trzeci dzień chcecie lecieć do Las Vegas, żeby Elvis Presley was poślubił, no to jest właśnie takie połączenie. Bardzo silne. Może też być ktoś, kto wraca z przeszłych żyć nawet, żeby coś wam wynagrodzić. Wy czujecie, że znacie skądś tę osobę, że tu coś wygląda na podobnego. Czy ja ciebie nigdy nie spotkałam, nie spotkałem. Ale to jest nagroda. Ktoś może wyrządził krzywdę w przeszłych życiach i teraz wraca, żeby to wynagrodzić. Może w przeszłych życiach już przeszliście wiele lekcji. I teraz jest to ta twin flame. To wraca się i
Wow, będziemy cieszyć się życiem. To te piękne związki, które czasami widzimy na filmach, no i na pewno istnieją w życiu naprawdę, że potrafimy żyć ze sobą, potrafimy się dogadać. Okej, więc coś nowego, coś ciekawego, może nawet tylko współpraca w biznesie. Pada jakaś propozycja, czy ktoś tobie, czy ty komuś proponujesz? I jest to znowu coś dobrego, pozytywnego, nie musi być zaraz złego. Zaczyna się zupełnie nowa faza życia. Archanioł Michał z tym swoim prawdem mieczy w czasie teraz i Słońca i Merkurego w znaku Skorpiona. Wyraźnie mówi, nie bój się. No bo to jest właśnie Archanioł Michał. Od tego, żeby powiedzieć, nie bój się. Nie kieruj się strachem. Bo może część z was jest przestraszona. Ojej, co to będzie? On proponuje, żebyśmy się pobrali. Ja będę musiała się przeprowadzić na inny kontynent, do innego kraju, czy do innego województwa. To związane jest także i ze szkołą moich dzieci, itd., itp. Więc to nie znaczy, że takie wszystko łatwe, proste i szybkie, ale Archanioł Michał mówi, jest ok. Masz opiekę, nie bój się. Upewnij się tylko, że to jest to, czego ty chcesz i jak zdecydujesz się już na podjęcie nowych kroków, oczywiście z góry możecie mu podziękować za to, że pomoże wam i w przeprowadzce, czy w podjęciu decyzji, czy w pokazaniu tego, co prawdziwe, bo pamiętajmy, jesteśmy w znaku teraz Skorpiona. Skorpion to prawda. Skorpion żąda, wymaga prawdy i tę prawdę odnajdzie. Dokopie się do prawdy. To jest naturalny detektyw. A więc szukaj głęboko wewnątrz siebie, co jest dla ciebie właściwe. Proś Archanioła Michała o pomoc. Nie bój się. Idź do przodu. Cokolwiek by to nie było. Kochani, buziaczki, uściski i pa, pa.